Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Ziemkiewicz starosta Płocki. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, jak wakacje minęły? Czy udało się chociaż troszkę odpocząć? No wakacje minęły trochę tak intensywnie, ponieważ tak się składa, że w samorządzie ta połowa roku to też jest czas realizacji wielu zadań, zarówno inwestycyjnych, ale też i wielu wydarzeń takich społecznych, które organizują mieszkańcy. Jak również jest to czas, aby organizować czy też układać kolejne zadania, które musimy jeszcze wykonać do końca roku. Także zawsze ten okres wakacyjny to jest czas bardzo intensywnej pracy. Natomiast też udało się znaleźć trochę czasu na to, aby wypocząć wspólnie z rodziną, trochę naładować akumulatory, aby też te, te wakacje były takie i, i poświęcone trochę temu, aby najmłodsi, najmłodsi członkowie naszej rodziny trochę też nie zapomnieli, jak oddechu. tata wygląda, nie zapomnieli, jak tata <grym> wygląda, ale też żeby trochę coś, parę rzeczy zobaczyli, trochę wypoczęli, a tak się składa, że to jak sobie siadamy zawsze w domu i zastanawiamy się na temat planów na wakacje. Często są to takie plany spontaniczne, natomiast nasi najmłodsi, czyli moja córka Zuzia, synek Gabryś, no i synek Oluś, chociaż Oluś to jeszcze, jeszcze swojego zdania głośno nie powie, ale decyzja pada taka, żebyśmy gdzieś tam bliżej wody wypoczywali. I to jest takie dobre, dobre podejście. Chociaż często też lubimy takie jednodniowe wypady, na przykład do Skansenu do sierpca, czy gdzieś na starówkę. Lokalnie Trochę, po Mazowszu. Tak, lokalnie po Mazowszu, pospacerować pozwiedzać, dzieciaki mają frajdę. I muszę też to podkreślić, że wprawdzie w tym roku nie, ale rok temu jeden z najlepszych wypadów, jakie mieliśmy, to był wypad nad Jezioro Zdworskie, czyli na terenie powiatu polskiego i naprawdę nasza domowa młodzież wypoczęła tam i wybawiła się niesamowicie. Czyli nie trzeba jechać daleko, żeby wypoczywać. I zdecydowanie tak. Ale przed wakacjami rozmawialiśmy też o intensywnym okresie w, w, w zakresie inwestycji na terenie Pani powiatu Płockiego. Jak, jak to minęło? Czy udało się zrealizować wszystkie plany? No tak, właśnie, pani redaktor. Ten czas jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o ten rok pod kątem inwestycji, bo ja to przypomnę, że realizujemy w tym roku taką historyczną skalę inwestycji. Mamy około 40 milionów złotych zabezpieczonych na inwestycje drogowe w powiecie płockim. Do tego dochodzą kolejne środki, które mamy na przyszły rok, a będzie to dodatkowe 70 milionów. Negocjujemy też następne środki zewnętrzne, które będą dotyczyły dróg. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to 40 milionów na bardzo dużej skali inwestycje drogowe. Część zrealizowaliśmy, część jesteśmy w trakcie realizacji. Na część podpisujemy umowy i to już będzie za chwilę, bo bo myślę, że na w ciągu najbliższych dni podpiszemy umowę na budowę drogi w Lipiankach, w budowę drogi Lipińskie to jest teren gminy Gąbin, od Ronda Wójcika do Szczawina, to jest teren gminy Łąck, droga w Gromicach, droga Radzanowo-Święcieniec, czy też Białkowo-Rogozino i wiele, wiele jeszcze innych. To są te inwestycje, na które za chwilę podpiszemy umowy i zakładamy i będziemy o to walczyć, aby te inwestycje jeszcze do końca roku zostały wykonane. Co też nie jest łatwym zadaniem, bo wiemy, że no, już mamy połowę roku, też cała ta procedura, która do tej pory trwała, też miała wiele takich utrudnień ze względów na przykład finansowych, ze względów no, gospodarczych, inflacyjnych, czyli to, z czym wszyscy się mierzymy. Musieliśmy też wielokrotnie powtarzać te przetargi, zmieniać kwoty, natomiast doszliśmy do tego etapu, że podpisujemy umowę, umowy z wykonawcami i za chwilę te działania inwestycyjne nowe się rozpoczną, natomiast od początku roku też realizowaliśmy wiele tych m, kluczowych zadań, takich jak na przykład rondo w Białej, które zakończyliśmy, mm. jest już ta inwestycja odebrana, tam powstało bardzo bezpieczne rondo na tym skrzyżowaniu, które było chyba jednym z najbardziej newralgicznych miejsc w powiecie płockim, gdzie dochodziło też do wielu różnego rodzaju wypadków, zdarzeń czy, tach, czy mm. niebezpiecznych zdarzeń, na szczęście tam już dzisiaj jest bezpiecznie, powstało rondo ze ścieżkami rowerowymi, w tym zakresie, jaki jak ten projekt zakładał. Kolejna inwestycja, która już jest na ukończeniu, to też no, największa tegoroczna inwestycja, ponieważ jest to inwestycja skali około 17 milionów złotych, ponad 13 kilometrów drogi. Mam tu na myśli drogę Radzanowo-Blichowo-Bulkowo która została zmodernizowana, powstała nowa nawierzchnia, powstały nowe pobocza w miejscach takich bardzo potrzebnych o intensywnej uczęszczaniu przez pieszych, powstały chodniki. I, i, I ta inwestycja była na pewno bardzo, bardzo oczekiwana przez mieszkańców, została teraz zakończona, za chwilę też będziemy prowadzili całą procedurę odbiorową, czyli te dwie kluczowe inwestycje od początku roku udało nam się przeprowadzić, ale też wiele innych działań było prowadzonych, głównie na drogach, bo tak jak wielokrotnie podkreślałem, my inwestujemy w dużej mierze w drogi, oczywiście tych potrzeb innych też jest sporo, natomiast jako priorytet traktujemy infrastrukturę drogową, staramy się, aby te inwestycje były prowadzone, na terenie całego powiatu, ponieważ też został wyremontowany chodnik w Rębowie, to jest teren gminy Wyszogród. W ostatnim czasie w Miszewie powstała nowa nakładka, jeżeli chodzi o nawierzchnię i w wielu, wielu jeszcze innych miejscach te działania prowadziliśmy. Prowadzimy i tak jak wspomniałem, podpisujemy kolejne umowy na to, aby do końca roku też to takie taka intensywne działania drogowe, inwestycyjne były prowadzone na infrastrukturze powiatowej po to aby było bezpiecznie i po to też aby te nasze drogi, które mają duże znaczenie w rozwoju ziemi płockiej, też ta infrastruktura aby po prostu przyciągała nowych mieszkańców, bo wiemy, mm -hmm. że jeżeli są dobre drogi, jest dobry dojazd, to też dany teren jest bardziej atrakcyjny i mieszkańcy, nowi mieszkańcy z większą chęcią wybierają właśnie takie lokalizacje. Także takie działania prowadzimy, na to się nastawiamy. Chociaż te działania inwestycyjne nie dotyczą tylko dróg, to też wspomniałem, bo są między innymi takie przedsięwzięcia jak pierwsza tężnia solankowa, na którą niedawno podpisaliśmy umowę z wykonawcą i prawdopodobnie do końca października, może do połowy listopada ta tężnia powstanie, a ona zostanie wybudowana, wybudowana przy zespole szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Będzie to taka pierwsza nasza inwestycja, trochę odbiegająca od tego głównego nurtu drogowego, ale pozyskaliśmy tu środki zewnętrzne od marszałka województwa z takich działań właśnie proekologicznych, pokazujących nowe, nowe, ważne działania dotyczące między innymi ochrony środowiska, ochrony powietrza i myślimy, że to będzie też bardzo ciekawa, fajna inicjatywa, którą warto kontynuować w przyszłych latach. Na innych terenach. Tak, też, na tak. innych terenach, mhm. w innych miejscach powiatu płockiego. To tak wyglądają te nasze działania. Jestem przekonany, że są to naprawdę bardzo mocne działania, ale też wymagają dużo, dużo pracy całego zespołu i za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w to, abyśmy właśnie taką dużą Skalę inwestycji prowadzili od samego momentu projektowania po etap pozyskiwania środków zewnętrznych, ponieważ gro tych inwestycji prowadzimy dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, po samą realizację. To naprawdę fachowcy nad tym pracują, aby te inwestycje się udawały. No i oczywiście w okresie wakacyjnym w ramach tych intensywnych działań występowaliśmy o kolejne środki zewnętrzne i złożyliśmy wniosków na kilkadziesiąt kolejnych milionów na ważne drogi w całym powiecie. Może tylko przytoczę dwie lokalizacje. Jedna to jest taki szlak komunikacyjny Odrogowa w gminie Bulkowo, do Łętowa i do Monkolina w tym przebudowa dwóch mostów na terenie gminy Bulkowo i na terenie gminy Bodzanów, a druga inwestycja to to myślę, że doskonale wszystkim znana ulica Imielnicka w Płocku, czyli ten jeden z bardziej newragicznych wyjazdów z Płocka, na który też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Liczymy, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne i wyremontować tą drogę, no, która jest już w złym stanie, tak mówiąc. To może nawet w bardzo złym. No, nawet w powiedzieć. bardzo złym, tak. Ale jeszcze łącząc dwa tematy, czyli wakacje i ścieżki rowerowe, o których Pan wspomniał. Y no to niewątpliwie. Okres letni sprzyja wycieczkom y, rowerowym, a zdaje się, że powiat płocki niedługo będzie jeszcze bardziej atrakcyjny pod tym kątem. Ja jestem przekonany o tym, że ścieżki rowerowe to jest taki kolejny element infrastruktury, który będzie przyciągał y, czy będzie zwiększał atrakcyjność danego terenu. I tu mam oczywiście na myśli Ziemię y, Płocką. Też poprawi bezpieczeństwo, odseparuje ten ruch rowerowy od ruchu y, samochodowego. Także jest to taki temat, o który staram się zabiegać y, od samego początku początku mojej pracy w Powiecie Płockim. Jeden z elementów tych działań dotyczy tego programu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Płockim, gdzie już poczyniliśmy sporo działań, przeprowadziliśmy konsultacje z zarządcami dróg innej kategorii, przeprowadziliśmy konsultacje z gminami i myślę, że na jednej z najbliższych sesji ten program Rada Powiatu będzie procedowała właśnie do przyjęcia. Będą tam określone szlaki wzdłuż dróg powiatowych, gdzie powinny czy jest perspektywa na to, aby takie ścieżki w przyszłości powstały? Przyjmujemy ten program po to, aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne, które też liczymy, że niedługo się pojawią. Tu mam na myśli nową perspektywę Unijną, między innymi. Będziemy chcieli walczyć mocno i zabiegać o to, aby takie szlaki rowerowe w pojęciu płockim powstawały. To jest jeden z elementów. Drugi z, z elementów dotyczy też środków zewnętrznych i mieliśmy ostatnio takie spotkanie w Mazowieckim Zarządzie Dróg, ponieważ są plany dużego, ogólnokrajowego. Projektu w ramach programu Polska Wschodnia, który miałby łączyć cztery województwa. Projekt nazywa się Blue Valley. Dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły przez cztery województwa, w tym województwo mazowieckie. Ta ścieżka, jeżeli chodzi o powiat Płocki. Przechodziłaby następującym szlakiem, że od strony gminy Iłów wchodziłaby w nasz powiat. Dalej gmina Słubice, gmina Gombin, miasto Płock i tu starym mostem z lewobrzeżnej części przechodzimy na prawobrzeżną część. Sobudka. Gmina Stara Biała, gmina Brudzeń. Czyli około, tak jak analizowaliśmy, około 70 kilometrów ścieżek rowerowych mogłoby w ramach tego projektu powstać. On zakłada budowę właśnie tras na wałach przeciwpowodziowych. Mhm. Do tego miałyby powstać miejsca takich postojów, jeżeli chodzi o, o rowerzystów, miejsca na kampery, czyli pod kątem turystycznym i, i pobudzenia tej atrakcyjności turystycznej, też by y, to miało duże znaczenie. Obecnie jest opracowywana koncepcja. Następnie zostanie złożony wniosek taki strategiczny do tego programu Polska Wschodnia. Założenia są takie: jeżeli te środki uda się pozyskać, to do 2027 roku te ścieżki powinny powstać. Także to naprawdę będzie kluczowy, kluczowy szlak. To jest tak jakby drugi element tych naszych wspólnych działań w Powiecie Polskim dotyczących ścieżek rowerowych. Trzeci element dotyczy tego, że jakiekolwiek inwestycje, jakie powstają przy drogach innej kategorii, czy są to drogi wojewódzkie, czy jeszcze inne, i jeżeli to jest z nami konsultowane i my w tym uczestniczymy, to staramy się zawsze prowadzić te rozmowy do tego, aby. Przy tej inwestycji ważnej też powstawały mhm. szlaki, ścieżki rowerowe, czego przykładem jest budowa Ronda, która już teraz się rozpoczęła w Boryszewie. Jest to Rondo, które łączy zarówno ulicę Żyzną z ulicą Otolińską na terenie gminy Radzanowo, czyli Rondo ważne zarówno dla mieszkańców Płocka, jak i też mieszkańców Powiatu Płockiego. I tam w ramach prowadzonych konsultacji, które trwały też wiele miesięcy, udało się doprowadzić do tego, że w ramach tej inwestycji w planowanym zakresie działań powstaną też ścieżki rowerowe, które będą spójne z dalszą trasą rowerową, jaka też jest planowana wzdłuż drogi 567, czyli od Płocka w kierunku Rogozina. I dalej z ścieżką rowerową, jaką planujemy jako powiat na trasie Rogozino-Radzanowo. To jest trzeci element działań, a czwarty element to oczywiście ścieżki, które już stricte planujemy przy drogach powiatowych. Na dzień dzisiejszy tych ścieżek nie ma zbyt dużo, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, no bo są oczywiście po lewobrzeżnej części powiatu płockiego, jak dla przykładu teren gminy Łąsk są przy drodze powiatowej w Mijak Jakowie to jest gmina Słupno mhm. i można powiedzieć, że dużo więcej takiej infrastruktury nie ma. Natomiast pracujemy cały czas nad tym i projektujemy przy wielu innych trasach. Tak jak wspomniałem Radzanowo-Rogozino, wzdłuż Jeziora Dworskiego trwają prace projektowe. Mamy porozumienie z gminą Słupno, gdzie projektujemy ścieżkę od Słupna do Miszewka wiele jeszcze innych lokalizacji, gdzie chcemy, aby przy infrastrukturze drogowej, powiatowej, powstawały ścieżki rowerowe. Czyli można powiedzieć, że w takich czterech aspektach, w czterech obszarach cały czas działamy, pracujemy nad tym, aby te ścieżki pojawiały się na Ziemi płockiej. W moim odczuciu jest to i poprawa bezpieczeństwa, ale też i zwiększenie atrakcyjności. Niewątpliwie i tak. zachęcenie ludzi do ruchu. Zdecydowanie zachęcenie A... ludzi do ruchu, do aktywnego spędzania wolnego czasu, co też obserwujemy, bo podczas weekendów, w niedzielę. Tak, rowerzystów jest tak, coraz rowerzystów więcej, więcej, to trzeba przyznać. Więcej. Być tak, może więc rowerzyści już niedługo będą mogli właśnie rowerem dojechać na wszystkie dużynki organizowane na terenie Powiatu A Wiem, że tego jest dużo. Wiem, że pan również uczestniczył w ostatnich dniach w wielu tego rodzaju wydarzeniach. Tam mają możliwość zaprezentowania się m.in. koła gospodyń wiejskich, które są przekochane. Cudowne urocze i promują bardzo nasze polskie tradycyjne potrawy, jak pan ocenia potencjał ku gospodyń wiejskich? No, ja jestem również zachwycony tym, co robią koła gospodyń wiejskich, i do, należy podkreślić, że te wszystkie dorzynki, pikniki, festyny, jakie odbywają się w ciągu wakacji, to tak naprawdę jest wielkie święto tej lokalnej społeczności. Czy to jest społeczność powiatowa, czy hmm, społeczność gminna, bo to jest święto, na którym po prostu należy podziękować tym wszystkim osobom, ludziom, którzy budują to naszą społeczność, czy to są koła gospodyń wiejskich, czy to są druhowie strażacy, czy stowarzyszenia, czy kluby sportowe, bo oni wszyscy właśnie działają i każdego dnia tworzą takie silne społeczeństwo lokalne w powiecie płockim w danych gminach i naprawdę warto podkreślić to, co się dzieje z kołami gospodyń wiejskich, bo to jest taki, można powiedzieć, fenomen, bo w tym najtrudniejszym czasie, czy to była pandemia, czy zagrożenie wojenne, to właśnie wtedy eksplodowało yy, taka prospołeczność. Taka prospołeczność i, I wtedy zaczęły powstawać nowe koła gospodyń wiejskich, nawiązujące do starych tradycji z lat 60 70 yy, ale też dające taki powiew świeżości i, i, i nowych pomysłów na to, jak KGW powinny funkcjonować. I dzisiaj w powiecie płockim mamy ponad 80 kół gospodyń wiejskich i każdego dnia, no, można powiedzieć, że są plany na to, aby powstawać stawały kolejne. My w tym roku zorganizowaliśmy w ramach dorzynek powiatowych, które Odbyły się e, kilka dni temu e, po raz pierwszy Jarmark Kół gospodyn wiejskich. Taka inicjatywa właśnie e, polegająca na tym, aby podkreślić e, znaczenie e, e, KGW. I na tym Jarmarku kilkadziesiąt kół gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu wystawiło swoje stoiska, swoje e, najlepsze smakołyki, że tak powiem, to, to, co robią. I po prostu zainteresowanie tymi stoiskami było niesamowite. To prawda, mieliśmy to... okazję tam być, także rozchwytywane pierogi, wszystkie. Kartoflar... Smaczek, tak, tak, chleb jakiś, ze smalczekiem. Tak, 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 naprawdę rewelacja i to pokazało właśnie jak wspaniałą rzeczą jest to wszystko, co robią KGW i że warto wspierać właśnie tą inicjatywę. Te ich prospołeczne działania. Także kolejnym naszym krokiem jest organizacja kolejnego już kongresu kół gospodyń wiejskich, ponieważ rok temu zorganizowaliśmy pierwsze takie wydarzenie w Teatrze Dramatycznym w Polsku, gdzie mm -hmm. podziękowaliśmy wszystkim KGW, wręczyliśmy odpowiednie wyróżnienia. Natomiast teraz w najbliższą niedzielę zapraszamy do Skansenu w sierpcu, gdzie wspólnie z samorządowcami z terenu powiatu sierpeckiego, gostyńskiego organizujemy taki duży. Kongres KGW dla K Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Polskiego, Sierpeckiego, gostyńskiego po to, aby wszystkim e, e, podziękować za to, co robią i aby to była też taka kolejna okazja do wymiany doświadczeń, taka platforma do dyskusji, integracji, integracji mhm. też. Um, ale no, cały czas budowania tej, tej społeczności KGW i naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem e, tego, co robią panie i panowie, ponieważ to są... Tak, e, to, też są panowie. Tak, panowie wkole. też należą do KGW, ale ale w ogóle ja jestem zbudowany taką prospołecznością naszej wspólnoty, jeżeli chodzi o powiat Płocki, o nasz, naszych mieszkańców, bo naprawdę jest ogromne zaangażowanie, bo my poza tymi KGW, a tak jak wspomniałem, jest ponad 80, to jesteśmy powiatem, w którym najwięcej na Mazowszu jest ochotniczych straży pożarnych. To też jest ciekawostka, bo to jest blisko 120 jednostek, które też są bardzo aktywne, które w tych trudnych momentach pomagają, ale też na co dzień są to przecież wspaniali społecznicy, którzy rozwijają nasze lokalne społeczności. Jest dużo stowarzyszeń i są to stowarzyszenia, można powiedzieć, że różnego rodzaju, bo jedne są przybliżone tak jakby formułą do działalności Kół Gospodyń Wiejskich, a drugie na przykład stawiają tylko na sprawy takie pod kątem zagrożenia, jak na przykład stowarzyszenia związane z CPK. I to też jest ogromna siła. Są wspaniałe kluby sportowe, to wszystko pokazuje, że my jesteśmy naprawdę społeczeństwem bardzo zorganizowanym, któremu należy tylko delikatnie pomagać czy dawać mm -hmm. taką przestrzeń do działania, dać małą cegiełkę, a e, mieszkańcy, wspaniali mieszkańcy, resztę zrobią sami. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać bliżej i bardziej szczegółowo o zwłaszcza o ochotniczych strażach pożarnych, które jak wiemy są bardzo pomocne i bardzo potrzebne na terenie całego powiatu i nie tylko. A tymczasem bardzo dziękuję panu za rozmowę. Panie redaktor, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz.